38. Sesję Rady Gminy Mielec. Przechodzimy do punktu 14. Obrad dzisiejszej sesji: podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2014. Otwieram dyskusję na temat projektu uchwały. Proszę bardzo, Panie Radny. Wysoka Rado, Pani Przewodnicząca, Panie Wójcie, jak Pan Wójt tutaj w swojej mowie głosił, takie zdanie usłyszałem, że te subwencje, które spadają obecnie, wynoszą około 3 milionów, nie powinny być naszym głównym tak jakby źródłem, no bo nie są zresztą, kwota nie jest taka, żeby były głównym oparciem finansowym, a powinniśmy zadbać o wzrost właśnie własnych dochodów, czyli tych środków z podatków, które w tym momencie tam przekraczają ponad 7 milionów, to wnioskuję, że gdyby pan Kazimierz Gaczek został drugą kadencję, to mieszkańcy się znów mogą szykować na jakieś może znaczne podwyżki podatków, bo dałoby to, powiększyłoby to tą sumę tych łatwych pieniędzy. Ale przeglądając projekt budżetu, też prosiłem, aby w tym budżecie ująć parking na Woli Mieleckiej przy szkole, jak i chodnik. To te dwie, moim zdaniem, dla naszych mieszkańców ważne inwestycje w tym budżecie się nie znalazły. Jak i również ten budżet zaproponowany przez pana wójta nie obejmuje żadnych dotacji. Jak do tej pory była dotacja do ścieków. W ostatnim roku było to 70 groszy do ścieków. Tak, budżet zaproponowany przez pana wójta nie obejmuje żadnych dotacji. Więc Wysoka Rado, ja przygotowałem wniosek, aby objąć dotacją wodę, nie ścieki, bo przez te wszystkie lata do tej pory dotacja była do ścieków i momentami przekraczała ona 50% tej kwoty. Co to znaczy? To znaczyło, że ta część za Wisłoką, czyli Wola Mielecka, Rzędzianowice, Podleszany, Książnice, Rydzów, Boża Wola i Goleszów, że tak powiem, dopłacały do ścieków, które do tych miejscowości, którzy, mieszkańców, którzy już mieli te ścieki. Więc tutaj ja rozumiem, że w pewnym momencie mogło celem tego być to, żeby ta cena tej kanalizacji była niższa i mieszkańcy się przyłączali, ale w tym momencie te 70 groszy, jakie było do tej dotacji, doskonale sobie chyba wszyscy zdajemy sprawę, że nie jest żadną motywacją do tego, żeby się przyłączyć do kanalizacji, bo to jest kwota dalej zbyt mała. A jeżeli będziemy dalej utrzymywać dotacje tylko do samej kanalizacji, do ścieków, uważam, że jest to społecznie bardzo niesprawiedliwe, no bo część gminy, która jest nieskanalizowana, nie dość, że nie jest skanalizowana, nie korzysta z tej dopłaty, a że tak powiem, w pewien sposób dotuje wręcz tą stronę, która już z tego przez lata korzystała. Dlatego ja mam propozycję, aby dotacją objąć wodę. Cała gmina ma wodociąg, więc wtedy wszyscy będą mogli z tej dotacji skorzystać. I tutaj zostanie to chyba wszystko w rękach w sumie pana wójta, bo ja tutaj w moim projekcie, który za chwilę odczytam, proponuję, aby ten, bo to będzie opiewało na kwotę 100, mniej więcej 90 tysięcy, przeliczając zużycie dotychczasowe wody, więc to bym proponował z deficytu pokryć. No i tutaj jest to wszystko w rękach pana wójta, czy się zgodzi na to, żebyśmy to pokryli z deficytu. Więc ja może, żeby nie przeciągać, odczytam swój wniosek. A więc to jest wniosek z dnia 27 listopada 2013 roku o szczegółowej analizie projektu uchwały budżetowej gminy Mielec na rok 2014 na posiedzeniu komisji odbytym w dniu 27 listopada 2013 roku. Wnioskuję o wprowadzenie następującego zapisu. Punkt pierwszy. Ustalić dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 190 tysięcy złotych, w tym gminny zakład gospodarki komunalnej w Mielcu 190 tysięcy złotych, z tego dopłata do 380 tysięcy metrów sześciennych wody, to jest po 50 groszy do każdego metra sześciennego, co daje kwotę 190 tysięcy złotych na pokrycie różnicy cen wody dla odbiorców wszystkich grup taryfowych. Punkt drugi, zwiększyć deficyt budżetu gminy na 2014 rok
o kwotę 190 tysięcy złotych. Wniosek wprowadzenia zmian został podyktowany brakiem dotacji dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej przeznaczonej na dopłatę do 1 metra sześciennego wody lub ścieku. Brak dotacji do mediów wiąże się z pokaźnym i dotkliwym obciążeniem dla budżetów domowych mieszkańców gminy. Propozycja dotyczy dopłaty 1 metra sześciennego wody, ponieważ wszyscy mieszkańcy są odbiorcami wody od Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, a nie wszyscy są dostawcami ścieków. Dlatego bardziej sprawiedliwe dla mieszkańców będzie, jeśli zostanie ustalona dotacja do 1 metra sześciennego wody na pokrycie różnicy cen wody dla odbiorców wszystkich grup taryfowych. Dziękuję. Dziękuję. Wysoka Rado, Pani Przewodnicząca, Panie Wójcie, słuchając tak uzasadnienia Pana Sikory, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, tam w pierwszej części było uzasadnienie o odmowie wniosku dotyczącego budowy łącznika w Rzędzianowicach na kwotę 40 tysięcy. Rozumiem, że był czyjś wniosek na kwotę 40 tysięcy na budowę tego łącznika przy drodze wojewódzkiej. No to jeżeli w gminie, której budżet jest około 36 milionów, brakło 40 tysięcy na budowę łącznika przy tak ruchliwej drodze i komisja rewizyjna tak bardzo uważa, że zrobiła słusznie, odrzucając taki wniosek, to gratuluję rozsądku i podejścia do bezpieczeństwa naszych mieszkańców. A wracając jeszcze do dotacji, ja podkreślam, Panie Sołtysie, do Pana też jeszcze. Tutaj w tym momencie propozycja, która będzie do dotacji, będzie wynosiła 40 groszy. Ani 40 groszy, ani 70 groszy nie będzie żadną motywacją do tego, jeżeli taka dotacja będzie, żeby się przyłączać. Bo przyłączenia dzisiaj wyglądają inaczej jak niegdyś, inaczej, czasy się zmieniły w stosunku do czasów, kiedy była kanalizacja budowana po tej stronie. Dzisiaj to wygląda inaczej i to nie jest żadna karta przetargowa. Chodzi mi tylko o to, że dotacja to się składa z naszego budżetu wszystkich mieszkańców. I ona trafia tylko do tych, co mają kanalizację. Uważam, że jest to społecznie niesprawiedliwe. Jeżeli nie będzie żadnej dotacji, jest to bardziej sprawiedliwe, bo nikt nikomu nie dotacja. O to tylko proszę i tym się kieruję, żeby dotację dołożyć do wody, bo sumarycznie kto ma kanalizację też będzie płacił o tą kwotę mniej, która jest dotacji. Ale będą też z niej korzystali ci, którzy nie mają kanalizacji, a mają wodę. Chodzi tylko o sprawiedliwość społeczną. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 14. Obrad dzisiejszej sesji podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej gminy Mielec na rok 2014. Proszę o zabranie głosu Pana Wójta. Przedstawienie projektu uchwały. Jeszcze wnoszę na poprawki do projektu uchwały, ale do projektu uchwały budżetowej. Proszę Państwa, stajemy przed kolejnym budżetem, trzecim budżetem, który przyjmujemy w tej kadencji, proszę Państwa. Budżet na rok 2014. Proszę Państwa, ten budżet można powiedzieć jest pewną pochodną naszych działań przez 2017, 2012 i 2013 roku naszych decyzji związanych zarówno z dochodami, z kreowaniem dochodów, głównie decyzji podatkowych, decyzji związanych z mieniem, jak również, proszę Państwa, decyzji związanych z kosztami. Proszę Państwa, generalnie można powiedzieć tak, że żaden budżet, ja się przynajmniej z takim nie spotkałem, by realizował, żaden budżet nie zrealizuje wszystkich potrzeb i oczekiwań. Żaden budżet nie poradzi sobie z tym. Bo z reguły jest też tak, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Proszę Państwa, ten budżet jest na miarę naszych możliwości. Potrzeby są zdecydowanie większe. Jestem świadom z tego, że te potrzeby, proszę Państwa, nie będą wszystkie zrealizowane w ramach tego budżetu. Proszę Państwa, dochody zostały zaplanowane na poziomie 35 944 tysięcy złotych. W tym jest sporo dochodów, proszę Państwa, z pożyczek. Wydatki zostały zaplanowane na poziomie 37, znaczy dochodów, przepraszam, wydatki zostały zaplanowane na poziomie 37 190 tysięcy złotych. A zatem jest to kwota wyższa
od dochodu o 1 245 000 zł. Ten deficyt będzie pokryty pożyczkami i kredytami. 1 245 000 zł. Poza tym musimy jeszcze wziąć, spłacamy kredytem kredyt, który był zaciągnięty wcześniej. Proszę Państwa, nie są te finanse, można powiedzieć, tragiczne, ale i nie napawają nadzwyczajnym optymizmem. Proszę Państwa, kiedyś powiedział jeden z ekonomistów, że długu się nie spłaca, dług się obsługuje. Ale jeszcze lepiej byłoby długu nie mieć wcale. Niektóre samorządy sobie tak radzą. Niemniej powiem, że myśmy przyjęli pewną część, pewne zadłużenie gminy i można powiedzieć, że staramy się, aby tutaj parametry nie zostały pogorszone. I proszę Państwa, tak to jest, że żeby mieć na inwestycje, a wszyscy Państwo tutaj i radni, i sołtysi za chwilę wracają, mieszają potrzeby inwestycyjne. Żeby mieć na te inwestycje, trzeba, proszę Państwa, skądś wziąć. Proszę Państwa, Unia Europejska nie zrobi wszystkiego za nas, ani też, co niektórzy liczyli, nie sfinansuje wszystkiego. Nawet do tych pieniążków unijnych, które ostatnio pozyskujemy bardzo aktywnie, intensywnie, potrzebne jest na wkłady własne. My powoli, proszę Państwa, nawet na te wkłady własne mamy coraz mniej środków. Za to z dużą lubością, proszę Państwa, są kierowane pieniążki na różne wydatki bieżące. Proszę Państwa, musimy się zastanowić w czasie tegorocznego budżetu bardzo poważnie nad, można powiedzieć, zmianą myślenia o budżecie. Zmianą myślenia o finansach gminnych. Zmianą, która będzie szła w kierunku, proszę Państwa, przede wszystkim zabezpieczenia gminie należytych dochodów. Dochodów pewnych, które, proszę Państwa, w przyszłości dadzą możliwości finansowania potrzeb. Proszę Państwa, to jest bardzo istotne. To też jest związane, proszę Państwa, z tym, że ta perspektywa unijna lata 2007-2013 była kierowana w stronę wyrównywania szans rozwojowych, wyrównywania możliwości. My jako gmina też żeśmy z tego korzystali, korzystamy dalej. Bo grzechem też byłoby, aby tych pieniążków nie wykorzystać. Natomiast musimy zmienić dość szybko sposób myślenia, bo przyszła perspektywa 2014-2020 będzie raczej kierowana na tworzenie pewnych centrów rozwojowych. Będzie kierunkowana raczej w stronę tego, byśmy to my swoim mieszkańcom umożliwili rozwój, umożliwili pracę, umożliwili zatrudnienie, stworzyli korzystne warunki dla przedsiębiorczości, aby to nasi mieszkańcy kreowali popyt na określone usługi, na określone działania, tym strumieniem pieniążków, które uzyskają ze swoich dochodów. To jest bardzo ważne. Samorządy, proszę Państwa, które postawią w przyszłości na to, by mieć u siebie przedsiębiorstwa, by mieć znikomą liczbę bezrobotnych, by duża liczba osób pracowała i płaciła podatki, na pewno wygrają. Proszę Państwa, dlaczego powiedziałem, że ważne dla nas jest to, byśmy myśleli o tej stronie dochodowej. I o wydatki jesteśmy w stanie się tu pokłócić, co i sesja. I dobrze. Natomiast, proszę Państwa, żebyśmy myśleli z troską o stronę dochodową. Państwo słyszycie w dyskusjach wielokrotnie
wraca temat związany chociażby z tak zwanym janosikowym. Przypuszczalnie ten system wyrównywania szans dla samorządów, które są powiedzmy dochodowo nie do końca wydolne, mają dochody poniżej średnich dochodów krajowych, przypuszczalnie ten system będzie ewoluował. Przypuszczalnie w kierunku zaniku. Proszę Państwa, my z tego źródła, jak zobaczyłem, tu subwencji wyrównawczej mamy 3 miliony, proszę Państwa, złotych. To sobie tutaj otworzę, miałem zaznaczone, proszę Państwa, ale mamy taką kwotę, która jest dla nas dość istotnym wsparciem dla budżetu gminy. Proszę Państwa, jest to duża kwota. I gdyby ta kwota nam maleje, tak prawda Pani Gosiu, z roku na rok, od początku, od kiedy jestem wójtem, ciągle nam troszkę spada. 3 742 tysiące złotych jest w subwencji ogólnej, czyli tego tak zwanego janosikowego. Ta kwota spada, proszę Państwa, ale co jest znamienne i co jest pocieszające, chociaż to, proszę Państwa, może i nie do końca aż tak, jakbyśmy oczekiwali, chciałbym, żeby to zjawisko było jeszcze mocniejsze, jeszcze bardziej intensywne, proszę Państwa, wzrasta nam kwota udziału w podatkach. Jest to ponad 7 milionów złotych w tej chwili. Proszę Państwa, to jest kwota udziału w podatkach. I ta część naszych dochodów jest tą częścią stabilną, proszę Państwa. 7 milionów 71 tysięcy złotych, 150 tysięcy od osób prawnych. I to jest, proszę Państwa, ta część stabilna. To, na co możemy liczyć. Proszę Państwa, wiadomo, że i ta część stabilna jest uzależniona od wartości koniunktury, od wysokości dochodów naszych mieszkańców, od tego, jak się będzie rozwijał cały region. Ale proszę Państwa, w tym kierunku musimy zmierzać, abyśmy byli bogatsi bogactwem naszych mieszkańców. Proszę Państwa, byśmy przestawali być powoli szlachtą klamkową, która wisi, proszę Państwa, na garnuszku rządowym i woła, dajcie nam subwencję, bo jak widać, ten rząd nie jest aż tak skłonny, żeby nam to dawać, ale byśmy w następnych latach wypracowali sobie mocną pozycję jako samorząd. Mocną pozycję jako gmina, która, proszę Państwa, będzie samowystarczalna finansowo pod tym względem. Im wcześniej zaczniemy w tym kierunku myśleć, tym będzie dla nas lepiej. Proszę Państwa, następna refleksja, która mi się tu wiąże z tym, to jest taka, że pewne rzeczy prowadzimy i trzeba je zidentyfikować. Do końca 2014 roku na pewno będziemy mieli, proszę Państwa, przygotowane tematy związane z terenami przemysłowymi i w Woli Mieleckiej i, proszę Państwa, również w Woli Chorzelowskiej. Będzie zatem możliwość, aby w przyszłym tym naborze na, proszę Państwa, do regionalnych programów operacyjnych, na uzbrojenie terenów przemysłowych, żeby można tą dokumentację złożyć od razu i pozyskać w pierwszym naborze pieniądze i uzbroić te tereny. Proszę Państwa, by tam właśnie była ta kuźnia, proszę Państwa, naszej pomyślności. Ale to nie koniec, Szanowni Państwo. Będziemy się również dobijać mocno i w tym kierunku, myślę, tego nie ma w budżecie, ale będę chciał to w miarę szybko działać, aby, proszę Państwa, otworzyć tereny w Smykowie, w Chorzelowie Smykowie, tutaj wokół lotniska. Proszę Państwa, po to właśnie, abyśmy tam mieli te możliwości, proszę Państwa, tutaj realizowania działań gospodarczych, abyśmy mogli tymi obszarami zachęcić przedsiębiorców, by tu na naszym terenie lokowali swoje przedsięwzięcia. Szanowni Państwo, jesteśmy też samorządem bogatym, dlatego że no, w jakimś sensie można powiedzieć, że tyle bogatym, ale proszę Państwa, uzależnionym, może źle się wyraziłem, ale uzależnionym od pieniędzy tych, które nasi mieszkańcy zarabiają poza gminą. Bo generalnie większość tych mieszkańców poza gminą pracuje. Pracuje w obszarze specjalnej strefy ekonomicznej, firma generalnie położonych najczęściej na terenie Mielca.
i dobrze, żeby się te firmy rozwijały. I proszę Państwa, też jesteśmy jak gdyby współodpowiedzialni poniekąd za tenże rozwój, nie tylko w rozmiarze własnej gminy, ale również w rozmiarze lokalnym. Szanowni Państwo, to jest ten kierunek, który wydaje mi się trudno jest zapisać w budżecie, ale w tym kierunku można powiedzieć jednym słowem, ale go trzeba epicko przedstawić do budżetu. Z drugiej strony, Szanowni Państwo, mamy wydatki. I zawsze zastanawiamy się, co jest najbardziej ważne pośród tych wydatków. I drodzy Państwo, na pewno te wydatki, które są konieczne, proszę Państwa, chociażby z uwagi na to, by cała gmina stanowiła jednolity i tak samo wyposażony organizm. Myślę tu o kanalizacji. Jest to droga inwestycja i nie widać jej, także trudno ją pokazać, proszę Państwa, wstążek się też raczej nie przecina. Natomiast jeszcze trzeba, proszę Państwa, zamawiać mieszkańców, żeby się chcieli wpinać do tej kanalizacji. Ale, proszę Państwa, musimy o tym wiedzieć, że nie uciekniemy z tej drogi. Potrzebny w tym zakresie to jest około 40 milionów złotych, aby gmina była skanalizowana. Proszę Państwa, w budżecie na przyszły rok te środki nie zostały wykazane, bo też nie byłoby większego sensu. Czekamy bowiem, aż się pojawią jakieś nabory środków unijnych, aż się pojawią, proszę Państwa, lepiej sprecyzowane, proszę Państwa, możliwości pozyskania tych środków. Dzisiaj w zasadzie ograniczają się one tylko do środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w tym kierunku też prowadzimy przygotowania. Ale gdy będzie coś bliżej, będziemy rozmawiać, Szanowni Państwo. Będziemy rozmawiać, będziemy debatować nad pieniążkami, nad źródłami, proszę Państwa, pokrycia tego wydatku. Istotną sprawą jest to, że podjęliśmy się modernizacji poniekąd na przygotowania, można powiedzieć, dokumentacji, proszę Państwa, na przeprawę kładki jako przeprawę mostowej z ruchem jezdni. Ta decyzja była podejmowana, już my tutaj zdecydowaliśmy na wyodrębnienie 50 tysięcy złotych w stronę stworzenia programu funkcjonalno-użytkowego. Ten program jest przygotowywany przez Politechnikę Rzeszowską, ale proszę Państwa, jest i dobra wiadomość, że w międzyczasie, proszę Państwa, zostały jak gdyby stworzone ZIT-y, czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. I myśmy tutaj wspólnie z Gminą Tuszów, z Gminą Przesław i miastem Mielcem stworzyli taki ZIT mielecki, dzięki któremu już wiemy, że dostaniemy 73 miliony złotych na takie właśnie inwestycje, które będą łączyć Mielec z regionem. Będą, proszę Państwa, poprawiamy tą spójność regionalną tych właśnie czterech samorządów. Proszę Państwa, jest to troszkę mniej niż żeśmy oczekiwali, bo ja przyznam, że nam się marzyła kwota ponad 100 milionów złotych, ale akurat dowiedzieliśmy się, że Urząd Marszałkowski tyle ma do przeznaczenia pieniążków, a zatem i to dobrze. 73 miliony na przyszłą perspektywę finansową daje nam na pewno pewien dodatkowy impuls do rozwoju i dodatkowy impuls do działania. Proszę Państwa, z tych pieniędzy jesteśmy między innymi w stanie, proszę Państwa, zrealizować ten temat związany z tą przebudową kładki. I nie tylko. Proszę Państwa, tego też nie ma w budżecie, ale w budżecie, proszę Państwa, też nie ma, jak Państwo wiecie, kwoty związanej z subwencją, z dotacją do przedszkoli. Jak również w budżecie nie planowaliśmy wydatków, to znaczy się dochodów związanych, proszę Państwa, ze sprzedażą budynku gminy. A mienie komunalne staramy się sprzedawać w sposób bardzo rozsądny i, proszę Państwa, z pewnym wyczekiwaniem. Z pewnością, gdy będą odpowiednie ceny, będą odpowiednie, proszę Państwa, warunki finansowe, będziemy podejmować decyzję o sprzedaży budynku gminy, w którym w tej chwili się mieścimy. Będą to na pewno dodatkowe środki do budżetu.
Proszę Państwa, i wtedy będziemy mogli o czymś zadecydować. Jak Państwo widzicie, gdyby to umieścić dzisiaj w budżecie, to byśmy mieli budżet całkowicie zrównoważony, a nawet na plusie. Ale, proszę Państwa, by to nas determinowało do sprzedania, a w tym przypadku lepiej może czekać na dobrego kupca, bo tu kwoty i ceny mogą iść różnić się setki tysięcy złotych, więc lepiej, proszę Państwa, tutaj zostawić sobie większe pole manewru i większy margines swobody. Proszę Państwa, z inwestycji, które w gminie robimy, dla Państwa, żeście zdążyli zauważyć, będziemy, proszę Państwa, kończyć budynek gminy i będzie on płacony w pewnej części z budżetu 2014 roku. Ten budynek zostanie zrealizowany w styczniu 2014, zatem miesiąc w poślizgu. O to nas prosił wykonawca. Proszę Państwa, również hala sportowa. Wykonawca nas prosił, co prawda, dwa miesiące poślizgu, zgodziliśmy się na miesiąc. Wykonawca w tym momencie realizuje tą halę. Będzie to, proszę Państwa, też wykonane jeszcze, przypuszczam, w styczniu tego roku. A zatem dwie główne, sztandarowe, wielkie, poważne inwestycje, które stanowią ciężar dla finansów gminnych, zostaną zrealizowane. Myślę, że to będą takie wzorcowe inwestycje tej kadencji i myślę, że wszyscy jesteśmy z tego zadowoleni, że żeśmy zadecydowali o tym, by to robić i wykonywać. Uda się zrobić trochę dróg, proszę Państwa. Będziemy chcieli zrealizować temat związany z czterema takimi boiskami wielofunkcyjnymi i przyrządami do rekreacji, rehabilitacji ruchowej. Nie mamy na terenie gminy ani jednego Orlika, a warunki na boiskach trawiastych nie zawsze są na tyle dobre, aby młodzież na nich, proszę Państwa, uprawiała sport przez cały rok. Natomiast to, co zbudujemy z udziałem PROW-u, wydaje mi się, że spełni oczekiwania i jest to również pewnego rodzaju marzenie wielej, bardzo szerokiej grupy młodych ludzi, mieszkańców naszych miejscowości. Proszę Państwa, kolejna sprawa to też chodniki. W budżecie przyjęliśmy wkłady do chodników, jak Państwo widzicie, do projektu, który żeśmy złożyli, który jest dalej w ocenie marszałkowskiej. Te projekty, proszę Państwa, zostaną ocenione pozytywnie, to będą realizowane. Będą realizowane przy drogach powiatowych. Proszę Państwa, liczymy zatem, że starostwo będzie wykonywało dalszą część chodników przy drogach powiatowych z własnych środków. Tu dotyczy to zarówno Złotnik, Czeszyn i Woli Mieleckiej. Proszę Państwa, liczę również na to, że uda się w budżecie wyodrębnić kwotę na realizację chodnika w Woli Mieleckiej, proszę Państwa, przy drodze wojewódzkiej. To jest bardzo istotne i ważne, bo powiem Państwu, że to był ostatni odcinek chodnika, który nie został zrealizowany jeszcze. Proszę Państwa, tak to mniej więcej wygląda. W tym roku kończymy inwestycje. Nowych inwestycji, mogę powiedzieć, zbyt takich wielkich, to nie ma, oprócz tych czterech boisk, chodników i tak dalej. Proszę Państwa, i tak to jest w wielu samorządach. Przyczyna tego stanu rzeczy jest taka, że finanse unijne, proszę Państwa, kończą się w 2013 roku. Perspektywa finansowa, a 2014 rok to jest ten okres, można powiedzieć, przejściowy, o którym wiemy, że należy do nowej perspektywy finansowej lata 2014-2020. Ale z drugiej strony również wiemy, że jeszcze nie ma ani pieniążków w regionalnych programach operacyjnych, ani w programie rozwoju obszarów wiejskich, ani nie ma przygotowanych odpowiednich zarządzeń, rozporządzeń. Nie ma, proszę Państwa, jeszcze tej całej otoczki biurokratycznej, proszę Państwa, urzędniczej, która powoduje, że te środki są dostępne. I nie będzie jej jeszcze co najmniej do połowy roku. Także, Szanowni Państwo, jest to budżet ostrożny, ale z drugiej strony budżet, który umożliwia nam, proszę Państwa, również i ten ruch. Trudno, żeby dzisiaj kłaść na talerzu wszystko, jeżeli wiemy, że za chwilę, proszę Państwa, będzie jeszcze możliwość pozyskiwania pieniędzy i może na ten czas sobie to zostawmy. Gdybyśmy mieli budżet bardzo bogaty i wysoki,
położylibyśmy na talerz dzisiaj wszystko. Ale proszę pamiętać, jest to budżet deficytowy. Gdybyśmy dzisiaj to położyli, byśmy to wszystko przejedli. Dlatego, proszę Państwa, pozostanie i trochę majątku, którego nie kładziemy, proszę Państwa, który będzie dalej pracował, będziemy go chcieli sprzedać, zostaje również, proszę Państwa, pozostają również te kwoty, proszę Państwa, tej dotacji przedszkolnej. Proszę Państwa, gdy tylko się pojawi sytuacja związana już jak gdyby z ostatecznym określeniem kwot, będziemy dyskutować na komisjach. Ja stosuję zasadę, że nic bez Państwa decyzji nie może być robione i nie jest robione i nie chcę robić niczego bez Państwa decyzji. Z prostych przyczyn, że proszę Państwa, wspólnie odpowiadamy za to. Państwo odpowiadacie za decyzję, a ja za ich realizację. I proszę Państwa, tak to musi dalej istnieć, iść i działać. Powiem Państwu, że sami Państwo widzicie, że to jest budżet dość ostrożny, spokojny. Pani starszy chyba nie miała takich wielkich, prawda, stresów przy jego przygotowaniu. Proszę Państwa, myślę, że również nasi kolegianci w Tarnobrzegu też chyba nie stwierdzili, żeby ten budżet jak gdyby rzucał na kolana finanse gminy, ale na pewno pozwala wiele rzeczy zrobić. I proszę Państwa, wydaje mi się, że będziemy starali się również tutaj poprawić stan dróg, poprawić stan melioracji. W tym kierunku troszkę pieniążków zostało tutaj więcej przekazanych. Po prostu poprawić taką infrastrukturę na co dzień dokuczliwą, która, proszę Państwa, o którą mieszkańcy nieraz się zwracali z prośbami. Dziękuję. Czytam, że dam najpierw Państwu opinię o Regionalnej Izbie Obrachunkowej, a następnie Pan Wójt, nie wiem, czy Pan Wójt będzie próbował, będzie czytał o tę poprawkę, czy ją tak przeczytać? No, Pani Przewodnicząca, dostosuje się. Najpierw przeczytam opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Uchwała numer 16/303/2013 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Wieniec na rok 2014. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach Mirosław Paczocha, Halina Polska, Stanisław Wisiadecki po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej gminy Wieniec na 2014 rok postanawia przedłożony projekt zaopiniować pozytywnie z uwagą dotyczącą wskazanych w paragrafie 5 ust. 2 projektu źródeł finansowania rozchodów budżetu. Uzasadnienie budżetu jest zarządzeniem nr 380/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej gminy Wieniec na 2014 rok i przedłożenia dla Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej postanowił przedstawić projekt uchwały budżetowej na rok 2014 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Rady Gminy Wieniec i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Zarządzenie wraz z projektem uchwały budżetowej z uzasadnieniem materiałami informacyjnymi wpłynęły do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 18 listopada 2013 roku. Projekt uchwały budżetowej odpowiada postanowieniom Rady Gminy Wieniec zawartym w uchwale numer 42/236/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Uzasadnienie załączone do projektu uchwały budżetowej oraz materiały informacyjne towarzyszące projektowi spełniają wymogi określone przez wskazaną uchwałę. Dochody budżetu gminy zaplanowano na wysokości 34 437 085 zł. W tym dochody bieżące w wysokości 32 502 700 zł. Wydatki budżetu ustalono na wysokości 36 537 453 zł. W tym wydatki bieżące w wysokości 31 963 985 zł 55 groszy. Warunek, o którym mowa w przepisie artykułu 242 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w myśl którego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 jest spełniony. Przyjęta w przedstawionym projekcie szczegółowość planu dochodów planu wydatków budżetu odpowiada wymogom określonym odpowiednio w przepisach artykułu 235 i artykułu 236 ustawy o finansach publicznych oraz ustalonych we wskazanej wyżej uchwale Rady Gminy Wieniec z dnia 27 sierpnia 2010 roku. Deficyt budżetu ustalono w kwocie 2 100 368 zł 22 grosze. Zaplanowane także rozchody z tytułu spłatów kredytów i pożyczek w kwocie 1 686 957 zł 21 groszy. Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu wskazano przychody z kredytów i pożyczek
kwocie 2 100 368 zł 2 grosze jako źródło sfinansowania spłat kredytów i pożyczek wskazaną w paragrafie 5 ust. 2 przychodów z tytułu kredytu lub pożyczki w kwocie 1 686 957 zł 27 groszy. Należy zwrócić uwagę na limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na sfinansowanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek ustalono w paragrafie 6 ust. 1 i 2 w wysokości 1 615 783 zł 21 groszy, to jest o 71 174 zł niższej, co pozostaje w sprzeczności z zapisem zamieszczonym w paragrafie 5 ust. 2, ponieważ w projekcie uchwały budżetowej zaplanowano także przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy w wysokości 71 174 zł. Można domniemywać, że w tej sytuacji przychody te przeznaczone są na spłatę kredytów i pożyczek. Tym samym zapis zawarty w paragrafie 5 ust. 2 nie jest poprawny. Prawidłowo ustalono limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przy założeniu, że spłaty będą częściowo sfinansowane przychodami pochodzącymi ze spłat udzielonych pożyczek. Ustalono także limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 milionów złotych. Prognozę dochodów opracowano przy uwzględnieniu źródeł dochodów gminy określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wielkości dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, subwencji ogólnej oraz założeń i wskaźników makroekonomicznych przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2014 rok. Wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych i zadań zleconych uwzględniono zakres i rodzaj zadań gminy wynikających z obowiązujących ustaw oraz wskaźniki i założenia makroekonomiczne przyjęte przy opracowywaniu projektu budżetu państwa. Wpłaty na rzecz izb rolniczych ustalono w prawidłowej wysokości w załącznik nr 1 do projektu uchwały określającym dotacje udzielane z budżetu gminy. Należy wskazać rodzaj dotacji stanowiącej wpłatę na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Ujęcie danych dotyczących dochodów i wydatków jest zgodne z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Prawidłowo ustalono wysokość rezerw ogólnej i celowej na zadanie własnej gminy z zakresu zarządzania kryzysowego. W paragrafie 7-10 projektu uchwały budżetowej określono szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2014, wynikające z odrębnych ustaw oraz dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. W projekcie uchwały budżetowej określono wysokość dotacji podmiotowej dla gminnych instytucji kultury. Ustalono także dotację celową na pomoc finansową oraz dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych. Wójta gminy upoważniono do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych zgodnie z odpowiednim przepisem ustawy o finansach publicznych. Wójt został również upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu zgodnie z treścią odpowiedniego przepisu ustawy o finansach publicznych, jak również do lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu gminy. W załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej zawarto zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z treścią przepisu artykułu 214 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Szczegółowość zestawienia odpowiada wymogom określonym w artykule 215 ust. 1 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Należy jedynie określić rodzaj dotacji dla izby rolniczej. W załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej zawarto plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych stosownie do treści przepisu artykułu 214 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. W załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej zawarto plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego stosownie do treści przepisu artykułu 214 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Dane zawarte w projekcie uchwały budżetowej wskazują, iż w przygotowanym budżecie uwzględniono wymagania dotyczące strony merytorycznej budżetu. Z powyższych względów skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie postanowił wydać opinię jak w sentencji. I jeszcze jedna opinia dotycząca możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez gminę Mielec na rok 2014. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach Mirosław Paczocha, Halina Bąska, Stanisław Wysiadecki po rozpatrzeniu sprawy dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez gminę Mielec planowanego na rok 2014 pozytywnie opiniuje możliwość sfinansowania deficytu. Uzasadnienie: wójt gminy Mielec, załączenie nr 386213
2013 z 15 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej gminy Mielec na rok 2014 i przedłożenie dla Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej postanowił przedstawić projekt uchwały budżetowej na rok 2014 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Rady Gminy Mielec i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zarządzenie wraz z projektem uchwały budżetowej informacyjnymi wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 18 listopada 2013 roku. Planowane w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok wydatki w wysokości 36 537 453,40 zł są wyższe od dochodu w wysokości 34 437 085,38 zł o 2 100 368,02 zł. Stosownie do treści przepisu artykułu 212 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązany jest w uchwale budżetowej określić źródła sfinansowania deficytu budżetowego. W paragrafie 3 ust. 2 pkt 1 projektu uchwały budżetowej wskazano, że źródłem sfinansowania deficytu będą przychody z tytułu kredytu i pożyczki w wysokości 2 100 368 zł 2 grosze. W związku z powyższym skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdził, co następuje. Zgodnie z artykułem 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być pokryty m.in. przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek. Wskazane źródła sfinansowania deficytu są więc prawnie dopuszczalne. Z tych względów skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie postanowił wydać opinię jak w sentencji uchwały. Odczytam teraz Państwu autopoprawkę pana Pinka, która uwzględnia przedstawionych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Pan Wójt wnosi o wprowadzenie w projekcie budżetu gminy Mielec na rok 2014 autopoprawki następującej treści. Punkt pierwszy, w związku ze złożonym wnioskiem o realizację projektu w ramach POKF, że zespół szkół w Woli Mieleckiej otrzymanych do finansowania zwiększa się stronę dochodową i wydatkową budżetu gminy o kwotę 346 880 zł w dziale 854 rozdział 85495. Punkt 2. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie programu edukacji ekonomicznej na własne konto w kwocie 2500 zł zwiększa się stronę dochodową i wydatkową budżetu gminy w dziale 801 rozdział 80110. Punkt 3. W związku z przesunięciem terminu rozliczenia i do otrzymania refundacji poniesionych w 2013 roku wydatków dotyczących operacji realizowanej w ramach progu pod nazwą budowa kanalizacji w Żywionowicach i Woli Mieleckiej na rok 2014 zwiększa się stronę dochodową budżetu o kwotę 1 158 534 zł i jednocześnie przeznacza się je na zwiększenie strony dochodowej budżetu i zmniejszenie deficytu budżetu gminy. Punkt 4. Zmienia się łączną kwotę planowanych przychodów określonych w paragrafie 4 uchwały budżetowej w związku ze zmniejszeniem zaplanowanej na 2014 rok kwoty spłat pożyczek udzielonych jednostkom spoza sektora finansów publicznych o kwotę 49 999 zł. Punkt 5. W związku z przekształceniem zaciągniętej w 2013 roku pożyczki na wyprzedzające dofinansowanie operacji realizowanych w ramach progu zmienia się łączną kwotę planowanych rozchodów na kwotę 2 469 957,21 zł. 21 groszy. Punkt 6. W związku z dokonaniem powyższych zmian ulega zmianie limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek określonych w paragrafie 6 do kwoty 3 686 288,23 zł. W związku z prowadzonymi powyżej zmianami dostosowuje się kwotę planowanych dochodów i wydatków oraz planowanego deficytu i planowanych rozchodów i przychodów oraz limitów zobowiązań do stanu wynikającego z tych zmian. W wyniku zaproponowanych w autopoprawce do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014 oraz wytycznymi wskazanymi w opinii Lili o Rzeszowie dokonano zmian w niżej wymienionych paragrafach oraz poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej w sposób następujący. Zmiany zmienia paragraf. Paragraf 1. Ustęp 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2014 w wysokości 35 944 999,38 zł. Z tego dochody bieżące w wysokości 32 851 417,14 zł. Dochody majątkowe w wysokości 3 093 582,24 zł. Paragraf 2. Ustęp 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2014 w wysokości 37 190 505,40 zł. Z tego wydatki bieżące w wysokości 32 462,037,55 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 4 728 467,85 zł. Paragraf 3. Ustęp 1. Planowany deficyt budżetu gminy na rok 2014 w kwocie 1 245 506,02 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie
1 245 506,02 zł zostanie sfinansowany z następujących źródeł: przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu pożyczki w kwocie 1 245 506,02 zł. Paragraf 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów pożyczek w kwocie 3 707 466,23 zł. Z tego pierwszy paragraf 902 przychody ze składu pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 21 175 zł. Paragraf 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3 686 288 zł 23 grosze. Paragraf 5. Ustęp 1. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 2 461 957,21 zł. Punkt 1. Na paragrafie 992 spłaty z otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z następujących tytułów. Podpunkt A. Spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 187 664 zł. Podpunkt B. Spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 499 293,21 zł. Punkt 2. Na paragrafie 963 spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 775 tysięcy zł. Planowane rozchody budżetu gminy w kwocie 2 461 957,21 zł zostaną sfinansowane przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 2 440 782,21 zł i przychodami skład pożyczek udzielonych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 21 175 tysięcy zł. Paragraf 6. Ustęp 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów pożyczek w kwocie 3 686 288,23 zł, w tym na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 245 506,02 zł. Punkt 2. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów pożyczek w kwocie 2 440 782,21 zł. Z tego spłata pożyczki zaciągniętej w 2013 roku na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 795 tysięcy zł. Ustęp 2. Ustala się limit z tytułu kredytu i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 milionów zł. Wprowadza się nowy paragraf 11, który kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w wysokości 100 tysięcy zł, który brzmi: paragraf 11, ustęp 1. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w wysokości 100 tysięcy zł, w tym punkt 1. Zakład gospodarki komunalnej 100 tysięcy zł, z tego dopłata do 250 tysięcy metrów sześciennych ścieków w kwocie 40 groszy za 1 metr sześcienny na pokrycie różnicy ceny wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców wszystkich grup taryfowych w kwocie 100 tysięcy zł. Ustęp 2. Szczegółowy podział dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik numer 1. Dokonuje się automatycznie zmiany numerów kolejnych paragrafów. W uchwale dokonuje się zmiany brzmienia paragrafu 14, który otrzymuje brzmienie: paragraf 14, ustęp 1. Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości 145 tysięcy zł. Z tego realizacja zadań z zakresu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej pod nazwą wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w 2014 roku 15 tysięcy zł. Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2014 roku pod nazwą ochrona i promocja zdrowia mieszkańców gminy Mielec i ich rodzin dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi 2000 zł. Realizacja zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w 2014 roku pod nazwą kultura jako płaszczyzna aktywizująca wspólnoty i społeczności lokalne 3000 zł. Realizacja zadania z zakresu wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2014 roku z różnych dyscyplin sportowych 120 tysięcy zł. Organizacja rozgrzewek piłkarskich i obwar wójta gminy 5 tysięcy zł. Ustęp 2. Szczegółowy podział dotacji do stosowania do klasyfikacji budżetowej określa załącznik numer 1. W paragrafie 20. Dla dochodów budżetu według szczegółowego podziału dostosowania do klasyfikacji budżetowej dokonuje się zmiany w pomieszczeniu działach, oddziałach i paragrafach. I tutaj mam
macie Państwo tabelkę przed sobą. W paragrafie 21 plan wydatków budżetu według szczegółowego podziału dostosowanie do klasyfikacji budżetowej dokonuje się zmian w koniecznych działach, rozdziałach i paragrafach w związku z wprowadzeniem zwiększenia sprawy wydatkowej na koniecznych zadania. Punkt pierwszy zwiększa się kwotę wydatków bieżących o kwotę dotacji celowej dla gminy miejskiej Mielna organizacji transportu zbiorowego, dział 600, rozdział 604, paragraf 2030 o kwotę 13 672 zł. Punkt 2. Zwiększenie kwoty wydatków majątkowych w dziale 600, rozdział 616, paragraf 6050 o kwotę 105 000 zł. Na poniższe zadania budowa drogi gminnej o długości 165 metrów bieżących w miejscowości Chorzelów 38 000 zł. Przebudowa kładki wraz z infrastrukturą 50 000 zł. Przebudowa kolektora deszczowego w miejscowości Chorzelów 17 000 zł. Punkt 3. Zwiększa się kwotę wydatków majątkowych w dziale 700, rozdział 705, paragraf 6050 na zadanie modernizacja budynku komunalnego dom nauczyciela w Szczecinie o kwotę 50 000 zł. Punkt 4. Zwiększa się kwotę wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 801.01, paragraf 4270 o kwotę 35 000 zł na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy zespole szkół w Szczecinie. Punkt 5. Zwiększa się kwotę wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 801.10, paragraf 4170 o kwotę 2,5 tysiąca złotych na realizację programu edukacji ekonomicznej na własne konto w Zespole Szkół Wola Mielecka. Punkt 6. Zwiększa się kwotę wydatków bieżących w dziale 854, rozdział 854,95 o kwotę 346 880 zł na realizację projektów realizowanych w ramach PLKR w Zespole Szkół Wola Mielecka w poniższych paragrafach. I tu macie Państwo tabelkę dotyczącą odpowiedni paragrafów i odpowiednich kwot. Punkt 7. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu gospodarki komunalnej o dofinansowanie do ceny 1 metra sześciennego ścieku w dział 900, rozdział 917, paragraf 2650 o kwotę 100 000 zł. Punkt 8. Dokonuje się przeniesienia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach działu 900, rozdział 901, paragraf 6050 na poniższych zadaniach. Punkt 1. Zmniejsza się wydatki na zadanie pod nazwą rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie o kwotę 5 000 zł. Punkt 2. Zwiększa się wydatki na zadanie pod nazwą budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka przez etap 1, część 4 o kwotę 3 000 zł. Punkt 3. Zwiększa się wydatki na zadanie pod nazwą budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Międzynowice etap 2, część 4 o kwotę 2 000 zł. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2014, punkt 2. Dotacje jednostek spoza sektora finansów publicznych, dział 010 rolnictwo i łowiectwo otrzymuje brzmienie. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i tu mamy zmienioną dotację w kwocie 14 902 zł. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2014 otrzymuje brzmienie i mamy tutaj zmienioną dotację dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielcu. I na tym autopoprawka. Otwieram dyskusję na temat projektu uchwały. Proszę bardzo, Panie Radny. Wysoka Rado, Pani Przewodnicząca, Panie Wójcie, jak Pan Wójt tutaj w swojej mowie głosił, takie zdanie usłyszałem, że te subwencje, które spadają obecnie, wynoszą około 3 milionów. Nie powinny być naszym głównym tak jakby źródłem, no bo nie są zresztą, kwota nie jest taka, żeby były głównym oparciem finansowym, a powinniśmy zadbać o wzrost właśnie własnych dochodów, czyli tych środków z podatków, które w tym momencie tam przekraczają ponad 7 milionów, to wnioskuję, że gdyby Pan Kazimierz Gaczek został drugą kadencję, to mieszkańcy się znów mogą szykować na jakieś może znaczne podwyżki podatków, bo dałoby to, powiększyłoby to tą sumę tych łatwych pieniędzy. Ale przeglądając projekt budżetu, też prosiłem, aby w tym budżecie ująć parking na Woli Mieleckiej przy szkole, jak i chodnik. To te dwie, moim zdaniem, dla naszych mieszkańców ważne inwestycje w tym budżecie się nie znalazły. Jak i również ten budżet zaproponowany przez Pana Wójta nie obejmuje żadnych dotacji. Jak do tej pory była dotacja do ścieków, w ostatnim roku było to 70 groszy do ścieków. Tak, budżet zaproponowany przez Pana Wójta
nie obejmuje żadnych dotacji. Więc Wysoka Rado, ja przygotowałem wniosek, aby objąć dotacją wodę, nie ścieki, bo przez te wszystkie lata do tej pory dotacja była do ścieków i momentami przekraczała ona 50% tej kwoty. Co to znaczy? To znaczyło, że ta część za Wisłoką, czyli Wola Mielecka, Rzędzianowice, Podleszany, Książnice, Rydzów, Boża Wola i Goleszów, że tak powiem, dopłacały do ścieków, które do tych miejscowości i mieszkańców, którzy już mieli te ścieki. Więc tutaj ja rozumiem, że w pewnym momencie mogło celem tego być to, żeby ta cena tej kanalizacji była niższa i mieszkańcy się przyłączali, ale w tym momencie te 70 groszy, jakie było do tej dotacji, doskonale sobie chyba wszyscy zdajemy sprawę, że nie jest żadną motywacją do tego, żeby się przyłączyć do kanalizacji, bo to jest kwota dalej zbyt mała. A jeżeli będziemy dalej utrzymywać dotacje tylko do samej kanalizacji, do ścieków, uważam, że jest to społecznie bardzo niesprawiedliwe, no bo część gminy, która jest nieskanalizowana, nie dość, że nie jest skanalizowana, nie korzysta z tej dopłaty, a że tak powiem w pewien sposób dotuje wręcz tą stronę, która już z tego przez lata korzystała. Dlatego ja mam propozycję, aby dotacją objąć wodę. Cała gmina ma wodociąg, więc wtedy wszyscy będą mogli z tej dotacji skorzystać. I tutaj zostanie to chyba wszystko w rękach w sumie pana wójta, bo ja tutaj w moim projekcie, który za chwilę odczytam, proponuję, aby ten, bo to będzie opiewało na kwotę 100, mniej więcej 90 tysięcy, przeliczając zużycie dotychczasowe wody, więc to bym proponował z deficytu pokryć, no i tutaj jest to wszystko w rękach pana wójta, czy się zgodzi na to, żebyśmy to pokryli z deficytu. Więc ja może, żeby nie przeciągać, odczytam swój wniosek. A więc to jest wniosek z dnia 27 listopada 2013 roku o szczegółowej analizie projektu uchwały budżetowej gminy Mielec na rok 2014 na posiedzeniu komisji odbytym w dniu 27 listopada 2013 roku. Wnioskuję o wprowadzenie następującego zapisu. Punkt pierwszy. Ustalić dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 190 tysięcy złotych, w tym gminny zakład gospodarki komunalnej w Mielcu 190 tysięcy złotych z tego. Dopłata do 380 tysięcy metrów sześciennych wody, to jest po 50 groszy do każdego metra sześciennego, co daje kwotę 190 tysięcy złotych na pokrycie różnicy cen wody dla odbiorców wszystkich grup taryfowych. Punkt drugi, zwiększyć deficyt budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 190 tysięcy złotych. Wniosek wprowadzenia zmian został podyktowany brakiem dotacji dla gminnego zakładu gospodarki komunalnej przeznaczonej na dopłatę do 1 metra sześciennego wody lub ścieku. Brak dotacji do mediów wiąże się z pokaźnym i dotkliwym obciążeniem dla budżetów domowych mieszkańców gminy. Propozycja dotyczy dopłaty 1 metra sześciennego wody, ponieważ wszyscy mieszkańcy są odbiorcami wody od gminnego zakładu gospodarki komunalnej, a nie wszyscy są dostawcami ścieków. Dlatego bardziej sprawiedliwe dla mieszkańców będzie, jeśli zostanie ustalona dotacja do 1 metra sześciennego wody na pokrycie różnicy cen wody dla odbiorców wszystkich grup taryfowych. Dziękuję. Dziękuję. Panie Radny, ja zarówno ustawa o finansach publicznych, jak i nasza uchwała bodajże z 2010 roku nie pozwala nam na finansowanie deficytem zwiększenia wydatków budżetowych w projekcie budżetu. Jeżeli pan wójt by się zgodził na zwiększenie deficytu, to tak, ale sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić. O ile mi wiadomo, ten wniosek był dyskutowany i na komisjach, i pan wójt miał go przed sobą na pewno, bo komisja rewizyjna również się tym zajmowała i nie wyraził zgody na zwiększenie deficytu i dopłatę do wody. W związku z czym, no proszę pana wójta o wyjaśnienie, czy zechce jeszcze zmienić zdanie, czy jednak pozostanie przy swoim zdaniu. Proszę bardzo. Ja proszę państwa, rozumiesz, trudno, żeby się nie odniósł do wypowiedzi pana radnego. Proszę państwa, powiem, że odniosę się do dwóch aspektów tejże wypowiedzi. Pierwszy aspekt to pan radny, nie wiem, czy w formie jakiegoś terroru polemicznego, ale mówi o tych dochodach z podatków. Gdyby
został na drugą kadencję wójtem, to pewnie podatki by wzrosły, żeby zrównoważyć subwencje. Panie radny, pan nie rozumie podstaw ekonomii. Ja dlatego się do tego odniosę, żeby, proszę państwa, bo możliwe, że są osoby, które w podobny sposób myślą jak pan, mają podobny poziom wiedzy ekonomicznej, albo jeszcze gorszy. I mogą, proszę pana, to kupić. Proszę pana, panie radny, powód jest taki, że te 7 milionów złotych to jest nasz udział w podatku dochodowym, który zwyczajnie ci ludzie wypracowują, pracując w firmach na strefie lub gdziekolwiek indziej i, proszę pana, i płacą ten podatek do Urzędu Skarbowego. Może pan nie wie, co to jest podatek dochodowy, ale panu wytłumaczę. To jest ta część, którą osoba uczciwie pracująca, a takich tu jest chyba wszyscy, proszę pana, uczciwie pracująca oddaje do państwa, oddaje do Urzędu Skarbowego. I gmina ma w tym swój udział. A zatem, jeżeli mieszkańcy gminy wypracują ileś tak dochodu wspólnego, to jest suma dochodu wszystkich mieszkańców, z tego, proszę państwa, będzie jakaś tam kwota podatku, który płynie do budżetu państwa, to minister finansów z tej kwoty podatku określoną w prawie budżetowym część przekazuje do budżetu gminy. A zatem wytłumaczę jeszcze raz, im bogatsi mieszkańcy, im więcej pracują, im lepiej zarabiają, tym więcej ma gmina. To jest najprościej. Odnośnie natomiast, proszę państwa, drugiego wniosku. Szanowni państwo, ja pozwoliłem się sobie bardzo dokładnie zapoznać się z opinią Komisji Rewizyjnej. I powiem państwu, że akurat tak się złożyło, że obowiązki wówczas służbowe powodowały, że w czasie, kiedy komisja rewizyjna obradowała, ja byłem w Rzeszowie i tutaj, proszę państwa, przepraszam członków komisji, że nie uczestniczyłem, prawda, w pracach komisji wówczas, ale zastępowała mnie pani Małgorzata, bardzo dobrze pan skarbnik. Była pani przewodnicząca, jak widzę w protokole. I co jest tu, proszę państwa, jednogłośnie negatywna opinia, propozycja zwiększenia wydatków o kwotę 240 tysięcy na pomoc finansową dla województwa podkarpackiego oraz 200 tysięcy dla powiatu mieleckiego. To była jedna, tak się odniosła komisja do jednej z propozycji, jednej z komisji, prawda, która wcześniej decydowała i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała propozycję ustalenia dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie wysokości 100 tysięcy złotych, w tym na gminny zakład gospodarki komunalnej w miejscu 100 tysięcy, na dopłatę po 40 groszy do ścieków. I biorąc powyższe pod uwagę, komisja postanowiła negatywnie zaopiniować propozycję zwiększenia deficytu budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 340 tysięcy złotych. I również jest tu punkt, że w związku z pana wnioskiem o wprowadzenie do budżetu tejże propozycji dopłaty do wody, która ostatecznie powodowała zwiększenie deficytu budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 190 tysięcy, komisja postanowiła jednogłośnie negatywnie zaopiniować przedłożony wniosek radnego. Taka, proszę państwa, jest tutaj decyzja komisji. To mam protokół z posiedzenia komisji, proszę państwa. I uznałem, tutaj siedliśmy tu z panem skarbnikiem, uznaliśmy, że kwota 100 tysięcy złotych jest możliwa do zrealizowania. Proszę państwa, zresztą muszę powiedzieć, że kiedyś tutaj, to może nie jest uchwała, ale przyjęliśmy swego rodzaju takie porozumienie społeczne, dżentelmeńską umowę. A ja myślę, że dżentelmeńskie umowy są bardzo ważne. Musimy je, proszę państwa, dotrzymywać, panie radny. Jeżeli mamy się czuć dżentelmenami, to musimy dotrzymywać umów. Takich wewnętrznych. Również jeżeli się popatrzy na radnego drugiego, pana radnego i powie się, trzeba to zrobić, to trzeba to zrobić. Zgodzimy się na to, to rozumiemy, że wszyscy się godzimy. I kiedyś, proszę państwa, jak zaczęliśmy kadencję tutaj, była dość istotna dopłata do ścieków. I z tej dopłaty schodzimy sukcesywnie, ale była wtedy decyzja wszystkich radnych tutaj, może nie wiem, czy pan uczestniczył w tym, czy nie, w tej rozmowie, w tych debatach, ale była taka decyzja, że proszę państwa, schodzimy sukcesywnie. Myślę, że to jest ostatni element tego sukcesywnego schodzenia z dopłat.
Pan natomiast proponuje odwrócenie tendencji. Kiedy my wszyscy tutaj zgodziliśmy się, że nie ma sensu dopłacać gdziekolwiek do, proszę Państwa, wody czy do kanalizacji, żeby po prostu nie powodować jakiegoś wzrostu cen i niezadowolenia mieszkańców z tego tytułu, schodzimy sukcesywnie, płynnie i pomału, proszę Państwa, ale schodzimy cały czas. Pan proponuje odwrócenie tendencji. A dołóżmy. Bo to oczywiście to jest fantastyczny argument demagogiczny. Jego można oczywiście wszędzie rozplakatować, jak to dobry radny chce, proszę Państwa, wspaniale spowodować, żeby mieszkańcy płacili jeszcze mniej. Jeszcze mniej, będzie cudownie, proszę Państwa. Każdy byśmy, wszyscy byśmy chcieli płacić jeszcze mniej, proszę Państwa. Ja bym chciał płacić jeszcze mniej. Chyba wszyscy Państwo też, nawet jak idziemy do piekarni po chleb, też byśmy chcieli płacić jeszcze mniej. Proszę Państwa, jest pytanie, co się dzieje, jeżeli zwiększymy deficyt. Otóż panie radny, pan mnie chyba nie wysłuchał na początku, jak mówiłem, odnośnie tego, że mamy 1 200 000 deficytu i że ten deficyt pokrywamy kredytem. Otóż proszę Państwa, ja będę ostatnią osobą, która się zgodzi, abym dzisiaj ja przejadał pieniądze, a przyszłe pokolenie, żeby spłacało za mnie dług. Bo jeżeli za ten dług wybudujemy chodnik, jeżeli zrobimy halę sportową, jeżeli, proszę Państwa, kupimy sprzęt nowoczesny do czegoś, jeżeli, proszę Państwa, wykonamy inwestycje, to wiem, że Państwa dzieci, wnuki będą z tego korzystały. My i one będą korzystały. A jeżeli my dzisiaj przejemy, proszę Państwa, to się zastanawiam, kto za to zapłaci. Pan, pana dzieci? Kto za to zapłaci, panie radny? I tu jest pytanie, czy jest sens w takim razie iść w tak tanią demagogię, w taki populizm? Zastanówmy się wszyscy, proszę Państwa. Może i lepiej zejdźmy pomału z tych dopłat, które już mamy, ale nie pakujmy się w nowe, nie otwierajmy puszki Pandory. Bo przejemy budżet. I następne pokolenia powiedzą, nic żeście nie zrobili, przetańczyliście. Żyło się wam dobrze, ale my płacimy za was długi. Dziękuję. Wysoka Rado, Pani Przewodnicząca, Panie Wójcie. Panie Wójcie, ta dotacja, jeżeli nawet będzie tak sfinansowana, jak Pan mówi, to nie my ją wybijemy, tą wodę, a tą dotację skorzystają mieszkańcy, więc to jest tak jakby ich ulga, ich pieniądze. I tutaj to nie tak, że my za tę ulgę, za ten kredyt my wybijemy wodę, tylko oni sami będą mieć te opłaty niższe, więc to jest tak jakby do nich wrócić. To więc tutaj niech Pan może tak nie przesadza z tym straszeniem, że to tak będzie wyglądało. Druga sprawa, tak jak mówię, dotacja do ścieków będzie kosztowała 100 tysięcy. Moja propozycja jest o 90 tysięcy droższa, ale dotyczy całej gminy. I moim celem tutaj było sprawiedliwe rozdzielenie, żeby z tego mogli korzystać wszyscy mieszkańcy, a nie tylko grupa, która ma ten dostęp do kanalizacji, z której korzysta. I dlatego celem moim nie była żadna demagogia, a sprawiedliwość. Co do dżentelmeńskich umów, były takie umowy i tak myśmy wtedy przyjęli, że schodzimy z dotacji do kanalizacji. Ja tutaj jestem zgodny. Zejdźmy z dotacji do kanalizacji, dajmy na wodę. W wodzie wtedy nie było nic mowy, więc ja tej dżentelmeńskiej dowody, tej dżentelmeńskiej umowy, panie wójcie, przestrzegam. Dziękuję. Dziękuję. Pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Pani przewodnicząca, wysoka rado, panie wójcie, panowie sądpisi. Ten temat dotacji do kanalizacji rozpatrywaliśmy 2 lata temu. I wszyscy, jak tutaj siedzimy, podjęliśmy decyzję, że dopłaty rozdzielamy to na 3 części. Tak było uzgodnione. Jedną żeśmy w ubiegłym roku, drugą żeśmy obniżyli w tym roku i trzecia przypada nam na przyszły rok. I w ten czas dojdziemy do tej kwoty, która jest zerowym punktem. W ten czas dojdziemy do takiej, gdzie już dopłacać nie będziemy. To jest tylko kwestia dygresji takiej. A ja bym chciał przeczytać, jak komisja rewizyjna podjęła opinię, którą wysłała, już została wysłana do Rzeszowa. Przeczytam tutaj, bo nie wszyscy ją słyszeli. Opinia Komisji Rewizyjnej o projekcie uchwały budżetowej 2014 rok. Komisja w składzie, jeśli teraz tego jest Kiklińska Urszula, Mokis Piotr, Magdalena Tania i pani Małgorzata Cyra.
na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2015 roku dokonała szczegółowej analizy projektu budżetu gminy na rok 2014 oraz zapoznała się z opiniami Komisji Rolnictwa, Spraw Gospodarczych, Komisji Mandatowej Przestrzegania Prawa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Praw Socjalnych oraz wnioskiem radnego pana Mariusza Kowalca. Komisja obszernie przeanalizowała wnioski zgłoszone przez Komisję Rolnictwa, Spraw Gospodarczych oraz Komisję Mandatową Przestrzegania Prawa i postanowiła. Pierwsze. Jednogłośnie i negatywnie zaopiniować propozycję zwiększenia wydatków w dziale 600 Transport i Łączność o kwotę 2240 tysięcy zł z przeznaczeniem na rozdział 60013, paragraf 6300, pomoc finansowa dla samorządu województwa podkarpackiego na wykonanie łącznika chodnika przy drodze wojewódzkiej miejscowości Rzędzianowice na kwotę 40 tysięcy zł. Rozdział 60014, paragraf 6300, pomoc finansowa dla powiatu mieleckiego na wykonanie chodników dla pieszych przy drogach powiatowych w miejscu Cześć i Złotniki na kwotę 200 tysięcy zł. Propozycja pomocy finansowej dla samorządu województwa podkarpackiego oraz dla powiatu mieleckiego będzie rozpatrywana w trakcie 2014 roku w miarę możliwości pozyskania środków finansowych na pokrycie realizacji wymienionych we wniosku zadań. Chodzi tu o te zadania, chodniki Cześni i Złotnika, które są potrzebne i wydaje mi się, że one w przyszłym roku prawdopodobnie będą tutaj jakoś uwagi. Jednogłośnie pozytywnie zaopiniować propozycję ustalenia dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 100 tysięcy zł, w tym Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu 100 tysięcy zł z tego. Dopłata do 250 tysięcy metrów sześciennych ścieków 0,40 zł za 1 metr sześcienny, co stanowi 100 tysięcy zł na pokrycie różnicy między ceny ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców wszystkich grup taryfowych. To, co mówiłem przed tym, żeśmy sobie tak przyrzekli 2 lata temu. Biorąc pod uwagę powyższe, komisja postanawia negatywnie zaopiniować propozycję zwiększenia deficytu budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 340 tysięcy zł. Komisja ze szczegółami rozważała wniosek radnego pana Mariusza Kowalca o wprowadzenie do budżetu gminy na rok 2014 następującego zapisu. Pierwsze. Ustalić dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 190 tysięcy zł. Ten Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu na 190 tysięcy zł z tego. Dopłata do 380 tysięcy metrów sześciennych wody po 0,50 zł za 1 metr sześcienny, co stanowi kwotę 190 tysięcy zł na pokrycie różnicy cen wody dla odbiorców wszystkich grup taryfowych. 2. Zwiększyć deficyt budżetu gminy na kwotę 2014 rok o kwotę 190 tysięcy zł. Komisja postanawia jednogłośnie negatywnie zaopiniować przedłożony wniosek radnego. Komisja, przychylając się do projektu Komisji Rolnictwa i Spraw Gospodarczych oraz Komisji Mandatowej Przestrzegania Prawa, wnioskuje do wójta gminy Mielec o dokonanie następujących zmian w budżecie na rok 2014. Ustalić dotację przedmiotową do samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 100 tysięcy zł, w tym Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu 100 tysięcy zł, z tego dopłata do 250 tysięcy metrów sześciennych ścieków 0,40 zł za 1 metr sześcienny, co stanowi 100 tysięcy zł na pokrycie różnicy ceny ścieków prowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców wszystkich grup taryfowych. 2. Zwiększyć deficyt budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 100 tysięcy zł. Komisja uważa, że utrzymanie dopłaty do 1 metra sześciennego ścieku zachęci mieszkańców gminy Mielec do podejmowania decyzji w
wykonania przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, zaś cena 1 m³ wody została ustalona na poziomie roku 2013 i pozostaje bez dotacji od kilku lat. Cena 1 m³ wody nie jest tak dotkliwym wydatkiem dla budżetów domowych mieszkańców, jak opłaty ponoszone na kanalizację. Biorąc pod uwagę powyższe, po rozważeniu wniosku i opinii poszczególnych komisji rady gminy oraz radnych o wprowadzeniu propozycji zmian do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok, komisja rewizyjna postanawia projekt uchwały budżetowej gminy na rok 2014 jednogłośnie zaopiniować pozytywnie. Komisja po analizie wieloletniej prognozy finansowej postanowiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Mielca zaopiniować pozytywnie. To jest punkt z następnej z naszego programu. I także komisja dość dokładnie to analizowała i można powiedzieć bez żadnych jakichś sprzeciwów. Jedynie tylko temat tych dwóch chodników, które były zgłoszone w Złotnikach i wcześniej, zwracała się do pana wójta, choć nie był obecny, ale do pani skarbnik, o poruszenie tego tematu i ujęcie go w miarę możliwości w budżecie tego roku, w czasie bieżącego roku. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, panie sołtysie. Ja mam takie pytanie, bo analizując projekt budżetu nie spotkałem tutaj wzmianki żadnej na temat remontu ujęć wody w Rządzianowicach i Chorzewie. Te stacje poboru i uzdatniania wody już pracują na maksymalnych obrotach i jak porozmawiać z pracownikiem na przykład stacji w Chorzelowie, jest to no po prostu już wszystko zaczyna wysiadać i jest powrót do katastrofy. Jest co prawda alternatywa, którą możemy przejąć wodę z miasta, jak w razie jakiejś awarii albo czegoś. Niemniej jednak wydaje mi się, że znaczące kwoty trzeba będzie włożyć w te dwa ujęcia wody, żeby je naprawdę postawić, jak się tu mówi, popularnie na nogi, żeby zaczęły działać należycie. Bo od czasu do czasu jednak to się zdarza, że i brudniejsza woda jakaś jest, jakieś niedoróbki tam są, że trzeba by to było wyeliminować, żeby woda była jak się należy. Nawiązując do dyskusji tej dopłaty do ścieków czy do wody. Nie dojechać już. Przecież nie o takie odległe czasy jak po powodzi. Tu na tej sali sesja była i szanowni radni podjęliście uchwałę o podwyżce opłat z tego tylko tytułu, że były przepompownie pozalewane i pracowały całą dobę, ciągnęły wodę, która spływała do nich, bo były po prostu przykryte wodą. I bardzo mi się to wtedy nie spodobało, bo uważałem, że można było te pieniążki pokryć z jakiejś innej puli, a nie podnosić mieszkańców. I dzisiaj, jeżeli Szanowna Rada podejmuje uchwałę taką, że dopłata do ścieków, wydaje mi się to ze wszechmiar słuszne, dlatego że te właśnie ścieki spowodowały podwyżkę cen opłat za wodę i ścieki. No, uważam, że wtedy popełniono błąd, że nie znaleziono środków, czy od marszałka, czy od pani wojewodzie, czy jeszcze z jakichś tam innych. Tylko lekko ręką zostało podniesione, czemu dawałem wyraz sprzeciwu wtedy, pamiętam. Niemniej jednak zostało uchwalone, jak zostało. I nasze odpłatności za ścieki i wodę w tej chwili są dosyć wysokie. Nie jestem do końca zorientowany, ale na poziomie, może nawet wyższe niż w mieście. Dlatego też uważam, że właśnie do ścieków. I jak tu uzasadnił pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej, niech to zobowiązuje jak gdyby do podłączania się. No bo strasznie długo ta budowa kanalizacji na Woli w Rędzianowicach trwa i trwa i trwa i trwa.
Ja zacząłem sołtysowanie, to było budowa i budowa i budowa. Nie wiem, co tam się dzieje, czy tam się tylko mówi, że się buduje, czy się rzeczywiście buduje, no nie wiem, co tam daje ludziom. Dziękuję. Proszę bardzo, pani przewodnicząca, panie wójcie. Słuchając tak uzasadnienia pana Sikory, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, tam w pierwszej części było uzasadnienie o odmowie wniosku dotyczącego budowy łącznika w Rzędzianowicach na kwotę 40 tysięcy. Rozumiem, że był czyjś wniosek na kwotę 40 tysięcy na budowę tego łącznika przy drodze wojewódzkiej. No to jeżeli w gminie, której budżet jest około 36 milionów, brakło 40 tysięcy na budowę łącznika przy tak ruchliwej drodze i komisja rewizyjna tak bardzo uważa, że zrobiła słusznie, odrzucając taki wniosek, to gratuluję rozsądku i podejścia do bezpieczeństwa naszych mieszkańców. A wracając jeszcze do dotacji, ja podkreślam, panie sołtysie, do pana też jeszcze. Tutaj w tym momencie propozycja, która będzie do dotacji, będzie wynosiła 40 groszy. Ani 40 groszy, ani 70 groszy. Nie będzie żadną motywacją do tego, jeżeli taka dotacja będzie, żeby się przyłączać. Bo przyłączenia dzisiaj wyglądają inaczej, jak niegdyś, inaczej, czasy się zmieniły w stosunku do czasów, kiedy była kanalizacja budowana po tej stronie. Dzisiaj to wygląda inaczej i to nie jest żadna karta przetargowa. Chodzi mi tylko o to, że dotacja to się składa z naszego budżetu wszystkich mieszkańców. I ona trafia tylko do tych, co mają kanalizację. Uważam, że jest to społecznie niesprawiedliwe. Jeżeli nie będzie żadnej dotacji, jest to bardziej sprawiedliwe, bo nikt nikomu nie dotyczy. O to tylko proszę i tym się kieruję, żeby dotację dołożyć do wody, bo sumarycznie, kto ma kanalizację, też będzie płacił o tą kwotę mniej, która jest dotacji. Ale będą też z niej korzystali ci, którzy nie mają kanalizacji, a mają wodę. Chodzi tylko o sprawiedliwość społeczną. Dziękuję. Panie wójcie, na temat tej stacji chciałby się pan wypowiedzieć na temat stacji? To znaczy sprawę znam, bo znamy już też wcześniej, żeśmy się przygotowywali do wniosku na budowę i Rzędzianowic i Chodzielowa. Proszę państwa, temat oczywiście na bieżąco monitoruje pan Mariusz. Ta stacja, proszę państwa, póki co daje wodę dobrej jakości, wodę, której nie ma na szczerze od służb sanitarnych żadnych. Szanowni państwo, nie ulega jednakże wątpliwości, że jeżeli chodzi o sprawę bezpieczeństwa, zaopatrzenia w wodę mieszkańców Chodzielowa, musimy podjąć ograniczone działania. Proszę państwa, i tutaj pan Dariusz już chyba parę w ubiegłym roku, czy w tym roku na wiosnę, już nie pamiętam, ale na pewno pan tu dawał sprawozdanie z tego, co się dzieje na stacjach i jaki jest ich stan techniczny, co trzeba zrobić. To jest wydatek rzędu, proszę państwa, jak pamiętam, Rzędzianowice i Wolanów i Chodzielów, 3,5 miliona złotych. Projekty mamy, wszystkie przygotowane. Będą nabory, proszę państwa, które umożliwią nam uzyskanie środków, będziemy to robić. Proszę państwa, na tym etapie powiem tak, naboru nie ma, panie sołtysie, w związku z tym projekt leży. Będzie nowa perspektywa finansów unijnych, możliwe, że w ramach ZIT-u coś się da zrobić. Proszę państwa, temat na pewno jest w tej chwili taki, że nie grozi to zagrożeniem bezpieczeństwa dostaw dla mieszkańców zaopatrowanych z tej stacji, ale proszę państwa, sprawa jest monitorowana, pilnowana, gdy będzie nabór, trzeba będzie zadziałać, proszę państwa. To najkrócej w ten sposób powiem. W Rzędzianowicach jest sytuacja o wiele lepsza, zresztą zrobiliśmy inwestycje w dodatkowy zbiornik. I to spowodowało, że proszę państwa, mieszkańcy Zawisłocza nie mają problemów z dostawami wody, a przypominamy sobie, że w 2010, nawet roku, gdy była powódź, wszyscy się dziwili, dlaczego jest tyle wody w koło, a my nie mamy wody w kranie. Proszę państwa, no takie były sytuacje. I w 2011 roku też były problemy. 2012-2013 rok, proszę państwa, nie było kłopotów, chociaż w tym roku, proszę państwa, bywało trudno, bo i były okresy posuchy i proszę państwa, dużego spadku poziomu wód podziemnych.
Niemniej staję, żeśmy to monitorowali, pilnowali, proszę Państwa, i zagrożenia bezpieczeństwa dostaw też nie było. Rzędzianowice są w trochę lepszej sytuacji na pewno niż Chorzelów, tam stan techniczny stacji i jej wyposażenie są, proszę Państwa, dobre. Czy są jeszcze jakieś głosy? Rozumiem, Panie Wójcie, że Pan nie zgadza się na zwiększenie deficytu, tak? No, wypowiedziałem się już i takie moje... Wobec czego, Panie Radny, jest Pan zmuszony wycofać swój wniosek, bo chyba, że Pan wskaże inne źródło finansowania. To już teraz nie będziemy robić zamieszania. Pan wójt nie chce, nie będzie. Myślę, że mieszkańcy podziękują Panu. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeśli nie, odczytam Państwu projekt uchwały budżetowej. Rada Gminy Mielec uchwala, co następuje. Paragraf 1, ustęp 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2014 w wysokości 35 944 999 zł 38 groszy. Z tego dochody bieżące w wysokości 32 851 417 zł 14 groszy. Dochody majątkowe w wysokości 2 � 4 groszy. Paragraf 3. Planowany deficyt budżetu gminy na rok 2014 w kwocie 1 245 506 2 grosze. Planowany deficyt budżetu w kwocie 1 245 506 2 grosze zostanie sfinansowany z następujących źródeł: przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w pożyczki w kwocie 1 245 506 2 grosze. Paragraf 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 707 463 zł 23 groszy. Z tego punkt pierwszy, paragraf 1. Przychodów z kwoty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 21 195 000 zł. Punkt drugi, paragraf 952. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3 688 223 zł 23 groszy. Paragraf 5. Ustęp 1. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 2 461 957 zł 27 groszy. Punkt 1. Na paragrafie 992. Składy otrzymane z krajowych pożyczek z kredytów i następujących punkt. A składy otrzymane z kredytów w kwocie 1 199 663 zł 21 groszy. Zostaną sfinansowane przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu pożyczki w kwocie 2 440 782 zł 21 groszy. Przychodami z kwoty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych w udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 21 175 zł. Paragraf 6. Ustęp 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów pożyczek w kwocie 3 686 288 zł 23 grosze. W tym na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 245 506 zł 2 grosze. Wpłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów pożyczek w kwocie 2 440 782 zł 27 groszy. Z tego spłatę pożyczki zaciągniętych w 2013 roku na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 775 000 zł. Ustęp 2. Ustala się limit wydatków, limit z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku wejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł. Paragraf 7. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym w 2014 wynikające z odrębnych ustaw. Ustęp 1. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu gminy
dochody z tytułu gromadzonych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 000 zł, wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 10 000 zł. Punkt drugi, szczegółowy plan dochodów i wydatków od wyboru w ustępie pierwszym i pierwszym dostosowanie do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa w wyborach programu i paragraf 8. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2014. Ustęp pierwszy stosownie do przepisów ustawy z dnia 26 października 1962 roku o wychowaniu uprzejmości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Punkt pierwszy ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu gminy dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 110 tys. zł, wydatki na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w wysokości 10 tys. zł, wydatki na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 100 tys. zł. Punkt drugi, szczegółowy plan dochodów i wydatków odpływa w ustępie pierwszym, punkt pierwszy. Dostosowanie do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela, którą mają przed sobą. Paragraf 9. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2014 wynikające z odrębnych ustaw. Ustęp pierwszy stosownie do przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o Funduszu Sołeckim. Punkt pierwszy ustala się w budżecie gminy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 240 889 zł, w tym Sołectwo Boża Wola w kwocie 8378 zł, Sołectwo Okorzelów w kwocie 25 310 zł, Sołectwo Chrząstów w kwocie 919 352 zł, Sołectwo Goleszów w kwocie 15 642 zł, Sołectwo Książnice w kwocie 20 071 zł, Sołectwo Podleszanych w kwocie 25 310 zł, Sołectwo Ryżów w kwocie 14 022 zł, Sołectwo Szędzianowice w kwocie 25 310 zł, Sołectwo Szydłowiec w kwocie 8 783 zł, Sołectwo Trzecin w kwocie 13 310 zł, Sołectwo Wola Chorzelowska w kwocie 14 781 zł, Sołectwo Wola Mielecka w kwocie 25 310 zł, Sołectwo Złotniki 25 310 zł. Punkt drugi, szczegółowy plan wydatków, o których mowa w ustępie pierwszy, punkt pierwszy, dostosowanie do klasyfikacji budżetowej, przedstawia poniższa tabela, którą Rady mają przed sobą. Paragraf 10. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2014, wynikające z odrębnych ustaw. Ustęp pierwszy, stosownie do przepisów ustawy z dnia 12 września 1996 roku o utrzymaniu czystości w obwodach gmina, ustala się planie dochodów i wydatków budżetu gminy, dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 260 000 zł, wydatki na realizację zadań z zakresu na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 260 000 zł. Punkt 3, szczegółowy plan, ustęp 3, szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ustępie 1, 2, dostosowanie do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela, którą Rady mają przed sobą. Paragraf 11. Ustęp 1. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w wysokości 100 000 zł, w tym zakładu gospodarki komunalnej 100 000 zł, z tego dopłata do 250 000 m3 ścieków w kwocie 40 groszy za metr sześcienny na pokrycie różnicy ceny wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców wszystkich grup taryfowych w kwocie 100 000 zł. Ustęp 2. Szczegółowy podział dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik numer 1. Paragraf 12. Ustęp 1. Ustala się dotację celową dotyczącą pomocy finansowej dla punktu 1 powiatu mieleckiego na współfinansowanie kosztów działalności wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego w wysokości 7 996,71 zł. Ustęp 2. Szczegółowy podział dotacji do stosowania do klasyfikacji budżetowej określa załącznik numer 1. Paragraf 13. Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 1 110 000 zł, w tym ośrodek kultury 800 000 zł, biblioteki 310 000 zł. Ustęp 2. Szczegółowy podział dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik numer 1. Paragraf 14. Ustęp 1. Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości 145 000 zł, z tego realizacja zadań z zakresu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej pod nazwą wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży. Organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w 2014 roku 15 000 zł, realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2014 roku
pod nazwą Ochrona i promocja zdrowia mieszkańców gminy Mielec i broni dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi 2000 zł. Realizacja zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot społeczności lokalnych w 2014 roku pod nazwą Kultura jako płaszczyzna aktywizująca wspólnoty i społeczności lokalne 3000 zł. Realizacja zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2014 roku z różnych dyscyplin sportowych 120 tysięcy złotych, organizacja rozgrywek piłkarskich o Puchar Wójta gminy Mielec 5 tysięcy złotych. Ustęp 2. Szczegółowy podział dotacji do stosowania do klasyfikacji budżetowej określa załącznik numer 1. Paragraf 15. Ustęp 1. Ustala się kwota przychodów i kosztów zakładów budżetowych w wysokości 2 553 044,64 zł. Koszty w wysokości 2 474 458,86 zł. Ustęp 2. Szczegółowy plan przychodów i kosztów do stosowania do klasyfikacji budżetowej określa załącznik numer 3. Paragraf 16. Ustęp 1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów budżetowych jednostek budżetowych oraz wydatków i miejsc finansowanych. Punkt 1. Plan dochodów jednostek budżetowych w wysokości 623 710 zł. Punkt 2. Plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 623 710 zł. Ustęp 2. Szczegółowy plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych do dostosowania do klasyfikacji budżetowej określa załącznik numer 2. Paragraf 17. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań. Punkt 1. Z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 miliony złotych. Paragraf 18. Upoważnia się wójta gminy do dokonywania zmian w planie wydatków, dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia pracy oraz wydatków majątkowych. Paragraf 19. Upoważnia się wójta gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu gminy. Paragraf 20. Plan dochodów budżetu podstawowego Gminy podjęła uchwałę budżetową gminy Mielec na rok 2014.